to baciary z Trzęciny. To jest ich występ. Tutaj mamy scenę, gdzie grają. I oczywiście stragany. I oczywiście stragany, na których jest i mnóstwo ozdób, tak samo mnóstwo jedzenia, gorąca czekolada, kubki jarmarkowe. Podusie szyte różnego rodzaju ozdoby, szaliki, czapki. Tutaj mamy... Tutaj mamy sery, oscypki, także pieczone na grillu, podawane z żurawiną. Tutaj mamy słodki przystanek, są tutaj różnego rodzaju czekolady. Jest bardzo dużo ludzi. Świetna zabawa, dużo picia, jedzenia. Na tym jarmarku sprzedawane są tylko rękodzieła. Nie ma takiej możliwości, żeby kupować po prostu, żeby sprzedawać jakieś gotowce, jakieś na przykład rzeczy nabyte w hurtowniach, czy też czy też na przykład w różnych sklepach chińskich. Wszystkie rzeczy są wykonywane własnoręcznie. Bardzo dużo ludzi, nawet szczerze mówiąc, nie ma jak przejść. Ciasta, ciasteczka, pierniczki, wszystko tutaj po prostu można kupić. Mamy tutaj także sprzedawane miody, różnego rodzaju szynki, no po prostu jest ogólnie wszystko, po prostu wszystko, co związane jest ze świętami, ze stołem świątecznym. Pyszne miody, pasieka, bartne. Ciasta, różne przysmaki i jest także u nas kuchnia jarmarkowa. U nas można kupić duszonki. Tak wyglądają duszonki. Mogę nagrać? Tak wyglądają duszonki, które są pieczone na ogniu, a później podawane i sprzedawane. Bardzo dobre jedzenie. Kiełbaski i wiele, wiele innych. I tak właśnie wygląda nasz jarmark w Cięcinie. Do Jezusa prowadź mnie, święty.
i Maria, śpiewają nam, śpiewają Gloria, to Gloria, święta historia, święta historia, A tak właśnie wygląda jarmark nocą, wieczorem, gdzie już wszystkie światełka ładnie świecą, wszystko ładnie wygląda. I tutaj chcę pokazać wam jeszcze szopkę, żywą szopkę. I tak właśnie wygląda nasz jarmark bożonarodzeniowy w Cięcinie.